Na początku kwietnia bieżącego roku koalicja Platformy i PSL-u przeforsowała w Sejmie małą zmianę do ustawy Prawo o ruchu drogowym, znaną z mediów pod hasłami dostępu do, w cudzysłowie, usługi historii pojazdu, czy też do tak zwanego bezpiecznego autobusu. Nie wiem, jak te przepisy pomogą kierowcom, ale nosi to bardziej znamiona budowania na siłę rządowego marketingu politycznego, budując tak zwane e-usługi pod społeczeństwo niekoniecznie trafione. Według rządowego projektu, a teraz już ustawy, aby uzyskać informacje o pojeździe z nowego portalu za prawie 800 tysięcy złotych, które zostaną wydane, trzeba podać po pierwsze numer VIN, po drugie numer rejestracyjny i po trzecie datę pierwszej rejestracji. W trakcie prac dodano jeszcze termin badania technicznego i odczyt licznika przebiegu pojazdu w momencie badania. Generalnie dwie pierwsze cechy pojazdu, jak numer VIN czy też numer rejestracyjny, osiągalne są na dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu. Aktualne badanie techniczne również jest na dowodzie rejestracyjnym, zaś stan licznika wpisują od tego roku stacje kontroli pojazdów, z tym, że nie odpowiadają na razie za to, co wpisują. Jaki nasuwa się wniosek? Projekt nie wnosi nic nowego ponad to, co jest w dokumentach, a trzeba wydać pieniądze podatników na zbudowanie takiego rozwiązania. Tak więc liczą się tylko dokumenty komunikacyjne, jak dowód rejestracyjny, karta pojazdu czy polisa OC, a te zawsze zawierają prawdziwe informacje. Mówienie przez nomen omen ministra spraw wewnętrznych o tej ustawie jako o dostępie do historii pojazdu lub tak zwanym bezpiecznym autobusie jest, delikatnie rzecz ujmując, żartem. Szczególnie w kontekście pomijanym przez rząd Donalda Tuska, raz jeszcze chcę podkreślić, nowa usługa, która ma się pojawić, za którą władza ma wydać kolejny milion złotych, nie wpływa na jakość danych zgromadzonych w ewidencji. Mało tego, odniosłem wrażenie, iż przedstawiciele rządu dowiedzieli się od opozycji parlamentarnej, od Prawa i Sprawiedliwości, że wpisywany od początku bieżącego roku przez stację kontroli pojazdów stan licznika nie jest jeszcze przekazywany do centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. Czyli powtórzę raz jeszcze. Oczekiwana przez miliony polskich kierowców zmiana tej ustawy w tym stanie rzeczy nie wnosi nic nowego ponad to, co jest w dokumentach, ale trzeba wydać pieniądze podatników na zbudowanie takiego rozwiązania, czyli kolejny milion złotych na, w cudzysłowie, kolejny genialny pomysł. Rząd, tak jak to obrazowo ujmę, przekręca, w cudzysłowie, licznik kolejnych wydatków. Niedawno mieliśmy, jak podawała prasa, 49 milionów złotych na portal, jak to napisano, dla bezdomnych, o nomen omen nazwie empatia.pl. Tym razem rząd wyda prawie milion złotych na nową e-usługę, gdzie z internetu, jako kierowcy, możemy dowiedzieć się to, co można sprawdzić w każdym dowodzie rejestracyjnym i polisie OC.